naszego biurka, przepraszam, na miejsce. Proszę, witamy serdecznie. Nie po raz pierwszy na miesiącu spotkania. Proszę panią Małgorzatę. Droga Polska, autorka, która przyjechała z Albanii. Także przekazuję już mikrofon panu Leszkowi, który przedstawi gościa. Wieczór Państwu, tradycyjnie wyciągam ściągę i przeczytam, kiedy się urodziła Małgorzata Rzejny. No, media definiują naszą dzisiejszą bohaterkę jako powieściopisarkę, reportażystkę. Dwie książki Państwo na pewno znają, mogli kupić, zobaczyć tu przy wejściu, czyli Bukareszt, Kurz i Krew, znakomity tom, świetnie przyjęty, nagradzany lub nominowany do wielu licznych nagród, łącznie czy Nike też, ja dobrze doczytałem. Była nominacja do nagrody Nike, była nominacja do paszportów polityki w 2013 roku. Życiorys pani Małgosi zapewne jest dla nas wszystkich intrygujący, a to myślę, że państwo ją o to zapytają. Zaczynała jako małoletnia poetka, co mnie lekko zdumiała, ale pewnie jak wszyscy porządni piszący debiutowała właśnie tym typem literatury, potem była proza. Związana m.in. z pismem Lampa, gdzie debiutowała kwiatami poczekali. Jakby nagrody za działalność dokumentalną, reporterską, tak to nazwijmy, i laury za pisanie, w tym m.in. nagroda Mistrzika imienia Teresy Polańskiej za najlepszą książkę z dziedziny literatury faktu. Z tego, co rozmawialiśmy przed chwileczką, wiem, że z tego, o czym rozmawialiśmy przed chwileczką, wiem, że będziemy słyszeć teksty najnowsze absolutnie, właśnie związane z albańskimi wojażami naszej bohaterki i w tym nowym jakby naszym ordynku. Może zacznijmy od czytania, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać. Potem damy głos bohaterce dzisiejszego wieczoru i oczywiście Państwu. Także miłego spotkania. Zapraszam do nastawiania uszu. Tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że jestem w Wrocławiu. Już nie wiem, które to jest moje spotkanie autorskie we Wrocławiu, ale ja tutaj debiutowałam. Czytałam po raz pierwszy fragmenty Toksyny i teraz przeczytam. Przeczytam Państwu trzy rozdziały z książki, którą szczęśliwie wreszcie kończę. Mam nadzieję, że ona ukaże się jesienią. Jeżeli nie, pokłócimy się z wydawnictwem. A wydawnictwo, jak do tej pory, jest bardzo, bardzo tolerancyjne i życzliwe. No i dlatego to spotkanie jest dla mnie ważne, bo jestem ciekawa, czy Państwo mi coś powiedzą o tych tekstach. Ja mieszkam od 3 lat w Albanii i początkowo chciałam po prostu napisać książkę o Albanii, ale spędziłam tam tak dużo czasu, rozmawiałam z tyloma ludźmi, że zdecydowałam, że w końcu powstaną książki dwie. I ta pierwsza to będzie o albańskim komunizmie. I właśnie trzy rozdziały z tej nowej książki, Błoto z Słodszym Drzwiu, Państwu teraz przeczytam. Jak to się dawniej głosowało, raźno i co rytu? Hajdę, hajdę, ludzie ludziska, wstawać, obrabiać się, każdego jednego potrząknąć, ryja umyć, paznokcie wyszorować, włosy przylizać. Tulpieje, słońce mozolnie gramoli się po niebie, ale dalejże, buty najśliczniejsze, spodnie odprasowane, spódnice haftowane, co kto ładno ma, to na grzbiet wkłada. Bo dziś święto wielkie, to założyć można i koronkę, i korala, i koszulę, i krawata też. Dzisiaj na wszystkie zbytkowne ozdoby władza łaskawie przymknie oko, bo to wielkie święto jej, hajdę, hej. Schodzą ludzie ze wsi, wspinają się ludzie pod górę, odświętni i uśmiechnięci, uczesani i umyci, zachwyceni sposobnością wdzięczną. Że to właśnie o, powiedzą co myślą, pokażą jak partię kochają, oddadzą głos. Zaświadczą radością, że partia to matka umiłowana. Partia to ogień, do którego zaraz jeden z drugim gracko wskoczy. Idą pod brazuną uzmyśleni, idą, pozdrawiają się nawzajem. Mir, szumir, bardzo błogo jest w tym naszym życiu wołaniu.
I tak łączą się gromady wielką i schodzą ze wzgórza starym, czarno-szaro-granatowym, walnym i wymuśnym. I wąskimi uliczkami wspinają się znowu, by dotrzeć tam, gdzie orkiestra gra, gdzie zabawa trwa, gdzie tańce wybijające, śmiech i swoboda, gdzie szczęście robotnika i szczęście rolnika podają sobie ręce, a potem podnoszą je nad głową i zaciskają w pięść. A tu kogut kukuryku, a tam tra-la-la orkiestra gra z kolei świt. I wielki tłum szturmuje drzwi. I o godzinie 6:00 mężczyzna srogi, z twarzy złowrogi, otwiera wrota i hopla, tłum do urni. Wielkie głosowanie za otwarte uważa się, głosuje kto chce. Bo w Albanii komunizm jest demokratyczny. Dziś każdy może oddać głos, powiedzieć, czy jest za rządami niewłaściwie panującej partii pod wodzą ukochanego Envera, czy może jednak nie. Czy może coś się nie podoba komu głupiemu. Można oddać głos na tak, można oddać głos na nie. Wszystko można. Można godnie żyć i w cierpieniu umrzeć. A to muzykanci wybijają skocznie, ludzie tłocznie władowują się do lokalu, trochę pokrzykują, trochę się potarmoszą. Ktoś komuś wyrwie z dłoni kartę wyborczą w wielkiej niecierpliwości. Każdy chce jak najszybciej wypowiedzieć się tak czy nie. W komunistycznej Albanii różne rzeczy można uważać. Dlatego w lokalu postawiono też specjalną budkę z zasłoniętą kotarą. Kto chce, sobie wyjdzie, oddać głos można, ale nikt się jeszcze nie odważy co do glasu. Ludzie mówią, głosują za kotarą, znaczy ma coś do ukrycia. Znaczy nie podoba mu się partia nasza słuszna i łaskawa. Envel ukochany nie podoba się. No proszę, kto chce, niech tam wejdzie. Ale ludzie mówią, wejdziesz zagłosować za kotary, już stamtąd nie wyjdziesz. A jak wyjdziesz, to w kajdankach. Dlatego każdy krokiem dziarskim, krokiem paradnym słyszy oddać głos pod komisyjnym okiem. Głos roztropny i właściwy. Tu stara rumuna uroczy z radości, tam chłopak rebar w tańcu i wyniesieniu. Orkiestra, komisja czujnym okiem spogląda na czyste ręce ludu. Oczywiście, że tak. Nie można by inaczej. Radio brzmi, radio donosi. Okręt Wigera zakończył głosowanie o 8 rano, frekwencja 100%. 100% mówił kochany partii tak. W okręgu TPN trochę gorzej, głosowanie zakończone o 9, frekwencja 96%. Niestety, komuś obywatelskiego obowiązku nie chciało się spełnić. Ktoś partii dzisiaj haniebnie rozczarował. W porządnych okręgach porządne głosowania zaczynają się o 6, a o 7 kończą. W porządnych okręgach nie głosują tylko szaleńcy i internowani, bo ich głos nikogo porządnego nie obchodzi. A u nas? W Girokastrze wszyscy są? A nie, patrzcie, stary pan zwariował chyba. Ludzie, widzicie jak się wspina po wzgórzu, raz ze starym swoich durnych owiec i siekierę w rękach ma, a to szuja, a to bydle malne, a to burzyciel zepsuty. Komisja spogląda na siebie i przeciera czoła. Zaraz 150. 10 to wciąż nie południe, ale już późno okrutnie, późno straszliwie. Jak frekwencję niestuprocentową wytłumaczyć? Skoro jeszcze stara krajowa nie była łaskawa się wyczłapać, bo mówi, że już jej pustucha kucha w twarz, babsko stare leniwe nałoży śmierci się wyjebujące. Kto się będzie z tego partii spowiadał? Wstępuje na czoło komisji pod. Wahania, jąkania, niedowierzania. Bardzo źle. Trzeba będzie sprawozdanie zdawać, wytłumaczeń szukać. A przecież tego wytłumaczyć się nie da. Więc dwaj z komisji zrywają się i biegną. Przez ulice blokowane, przez trawę, przez łąki, za pasterzem, zdrajcą podłym, nieumytym, nieubranym, nietańczującym, dywersantko drewno robiącym. Biegną przez pola komisja, uwiewają na wietrze krawaty. Niesie się wysoko, aż po krawędź wzgórz orkiestry melodia swobodna. Widzi pasterz czarne sylwetki w oddali, w krzyku i dygocie, stworzone i spocone. Uśmiecha się leciutko. Odwraca plecami do miasta i idzie pas. Czerwona puszka. Teraz już nie ma takiej różnicy. Ale kiedyś Albańczyk miał kraj wylety na twarzy, na zabawiętych policzkach, na zniszczonych rękach. Ubrani byliśmy byle jak, drobni przez lata niedożywienia. Jak w 1992 roku zatrudnili mnie do roboty na przejściu granicznym Kakawila,
to zawsze widziałem, kto jest Albańczyk, a kto Grek. Bo te lata komunizmu się mieli składowane w naszych ciałach. Każdy z nas mógł jak palec. Kiedyś marzyłam, żeby stąd uciec, a teraz stałem i strzegłem granicy. I tłumy szły, tłumy się chciały wydostać. Ci, którzy mogli oficjalnie, ale nie było to łatwe, bo kto by chciał u siebie Albańczyków. A ci, którzy nie mogli, szli na skróty, to znaczy dłuższą drogą przez góry, straszliwą, pozorną. Każdy, kto miał odrobinę odwagi, szedł, żeby odmienić los, bo myśmy byli złapnieni świata i życia i ten nasz głód zamienił się w dzielność, która kochała do przodu. Wszystko nas dziwiło. Po drugiej stronie tyle światła, tyle kolorów, dziewczyny tak pięknie ubrane, że miały się ochotę je dotknąć tylko po to, żeby przekonać się, że istnieją. Kursowaliśmy między dwoma światami, przydzieloną granicą, która kiedyś była zasiekami i płotami, drutami kolczastymi, a teraz zamieniła się w głowę z papierowych pieczątek. I ja strzegłem przejścia po jednej stronie, a po drugiej, na plastikowych krzesełkach, siedzieli syci Grecy, radośnie jak szczepionki na wiosnę. Ja greckiego wtedy nie wziął, więc tylko patrzyłem, jak kilka kroków dalej lechoczą, piją kawę i nawijają moi koledzy z pracy. Co nie pogadasz z nimi, choćbyś chciał. I raz jeden z nich, to moje greckie lustrzane odbicie, krzyknął na mnie, skinął i zaczął iść w moim kierunku. Zobaczyłem, że trzyma w ręku czerwoną puszkę. Grek trzymał w ręku czerwoną puszkę. Orzesz, pomyślałem. I ze strachu zmartwiałem, bo w dzieciństwie dziadek mówił mi, że Włosi zrzucali na Albanię bomby w czerwonych puszkach. Chce mnie zabić. Myślałam, za co? Ale chyba w ogóle wtedy nie myślałam. Widziałam tylko czerwoną puszkę w jego dłoni. Grek się do mnie zbliżał, ja się odsuwałem. Grek jeden krok w moją stronę, ja dwa kroki w tył. Wyjrzałem, po prostu dygotałem cały. W końcu Grek zrozumiał, że się boję. Pokazał, że puszka ma srebrzystą zawleczkę, trzeba ją pociągnąć i wtedy się otwiera. Zawleczka, w te pędy uciekłem. Włosi detonowali bomby tak samo. Syknęła bomba w rękach Greka. Grek przyłożył krawędź do ust i zaczął pić z puszki, patrząc na mnie. A potem położył ją na chodnik, pokazał palcem i odszedł kilka kroków. Zbliżałem się do niej powoli, obserwując Greka. A ten patrzył na mnie spokojnie. Uniósł przechyloną dłoń do ust, jakby pił, trzymając coś w rękach. Wziąłem puszkę do ręki. Zimną brzegiem metalu dotknąłem ust. Mopiłem się. Westchnąłem. Kiedy Grek zobaczył, że się uśmiecham, zaczął płakać. Wszystko zrozumiał, a ja pokazałem mu brzuch. Że dobre. Boże, jak to wtedy wydawało mi się dobre. Jakbym pił coś nie z tego świata. Grek został moim przyjacielem. Ja nauczyłam się greckiego. Kiedy kilka lat później opowiadaliśmy tę historię w jego rodzinnej wsi pod Jarolino, o tym, jak się bałem puszki Coca-Coli, o tym, jak strasznie odizolowani byliśmy, ludzie, którzy nas słuchali, mieli łzy w oczach, tak jak ty teraz. Nie ma co płakać. Życie jest tylko jedno. Dziwisz się, że się bałem? Wyobraź sobie, że przez 30 lat siedzisz ciągle w jednym pokoju. Co ty wiesz o życiu? Wszystkiego się boisz, wszystko cię zaskakuje. Boisz się podejść do puszki Coca-Coli, bo skąd masz wiedzieć, co to jest? Wiesz tylko tyle, co ktoś ci powiedział, ale bzdur i pytanie kłamstw. Przez lata byłam tak strasznie biedny. Przez całe dzieciństwo mierzyłem się z głodem. Nie wiedziałam, co to wino, co tyle na mięso. Płakałem z głodu. Matka patrzyła na mnie i sama płakała. Dawała mi półkę chleba, bo mi było więcej. Nie mieliśmy butów. Nie mieliśmy butów ani latem, ani zimą. Nie mieliśmy kurtek. Byłem głodny i było mi zimno. Tak pamiętam moje dzieciństwo. Nie żyłem. Dopiero teraz żyję, gdy mogę siedzieć z tobą przy jednym stole i pić wino. Dzieciom Coca-Coli nie daje, bo to świństwo. Czasem, gdy mi wiercą się w brzuchu albo gdy narzekają, to im opowiadam o swoim dzieciństwie. Żeby wiedziały, jak to kiedyś było. Żeby wiedziały, jakie mają szczęście. Mówię im tyle, ile trzeba, póki nie zaczną płakać. Przez te historie stały się bardzo wrażliwe na krzywdy innych. Wszystko rozumieją w lot.
Jak widzą kogoś biednego, to zaraz lecą do mnie, czy nie mamy czegoś do jedzenia w domu. Pamiętaj, nie ma co płakać. Trzeba się cieszyć, że możemy jeść, śmiać się i rozmawiać. Teraz wreszcie żyjemy tym jednym krótkim życiem. I teraz mam do Państwa pytanie, czy czytać fragment krótszy, czy dłuższy? Dłuższy. A który Pani woli? To jest jeden tekst. I mogłabym Państwu przeczytać krótszą wersję tego tekstu. I tak przeczytam Wam fragment z dużego rozdziału. Natomiast wydaje mi się, że powinnam przeczytać dłuższy fragment, żeby Państwo zrozumieli też kontekst historyczny Albanii. Dlaczego ten kraj był taki odizolowany, jakby na czym w ogóle polegało pojęcie granicy w Albanii. Także skoro jedna osoba powiedziała, że dłuższy, to przeczytam dłuższy. Granice mojego świata. Nie wiedziałem, jak wygląda świat poza Albanią i nie umiałem go sobie wyobrazić. Żyłem w kraju pełnym kłamstw, w którym nie było niczego. O czym mogłaś marzyć? O kawałku mięsa, dobrych butach, żeby zdobyć butelkę mleka dla dziecka? To były ramy naszych marzeń, w kraju, którego granice wyznaczał potwórny drut kolczasty. Dlatego miałam tylko jedno marzenie, by uciec. Albania była rezerwatem osobiałym przywodzonych zwierząt. Czy zwierzę, które żyje w klatce, marzy o tym, żeby się wydostać? Pragnienie, by się ocalić i by odzyskać wolność, to nie jest marzenie, to instynkt. Zwierzę szarpie się w sobie i obserwuje rzeczywistość wokół, nigdy nie tracąc czujności, bo instynkt pcha je do tego, by się uwolnić. Kiedy wyruszasz w drogę, nie wiesz, czy idziesz ku wolności, czy ku śmierci, ku uldze, czy ku cierpieniu. Nie myślisz o tym, czy zginiesz, myślisz, tylko to mnie może ocalić. Gdybyś wiedziała, co cię czeka, być może nigdy nie wyszłabyś z domu. Przyszedłem na świat w greckiej wiosce Derbyczan. W prostej linii, ledwie 12 km od granicy. I tam granicę zawsze miałam pod skórą. To jest pierwsza wersja tekstu, chodzi o grecką wioskę, oczywiście po albańskich stronach. Widziałam, jak o zmierzchu różowiłam wzgórze na horyzoncie i myślałam, po drugiej stronie są inne wioski, inne rzeki, inne domy. A nasze albańskie życie było surowe i proste jak woskowa świeca. Nic nie należało do nas. Wszystko zależało od państwa. Kiedy podrosłem, rodzice wysłali mnie do Gjirokasty, do warsztatu stolarskiego, żeby uczył się na stolarza. I tam, w 57, poznałem czterech chłopaków, jak ja głodny życia ciekawskich. Rozmawialiśmy ze sobą o wszystkim, o innych światach też. Podobno za granicą każdy ma telewizor i samochód. No coś ty. Nie szło nam sobie tego wyobrazić. Łapaliśmy strzępki, które wirowały w powietrzu. Że ktoś był za granicą, że ktoś słuchał reklam w greckim radiu i w ogóle nie wiedział, o co się w nich rozchodzi. Przecież żyliśmy w najlepszym ze światów. Propaganda krzyczała. Obrona granic to obowiązek nad obowiązkami. A cała Albania była opasana drutem kolczastym z zasiekami, raz wyższy, raz niższy, raz pojedynczy, raz podwójny i potrójny. Nikt z nas nie miał paszportu. Paszport był zaszczytem, który trafiał się nielicznym partyjniakom, sportowcom albo członkom zespołów folkowych. I tylko tym, co do których była 100% pewność, że z nimi natychmiast nie uciekną. A ten, kto uciekł, musiał żyć ze świadomością, że zostawił ze sobą cierpienie. Rodziny zdrajców narodu były karane jak zdrajcy. Zazwyczaj internowano ich w najbardziej odległe i zacofane rejony Albanii, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie. Ich cierpienie miało być nauczką dla innych. Czasem granica była śmiercią, bo strażnik mógł zastrzelić bez spostrzeżenia każdego na linii wzroku. Ale czasem nawet śmierć nie była karą ostateczną. Pamiętam, jak w latach 80. strażnicy przywiązali do haka ciężarówki ciało zastrzelonego 15-latka i wlekli go po żwirowej drodze aż do jego rodzinnej wioski. To, co porzucili pod największym tempem we wsi, to był już tylko strzep. Władza zamieniła wesołego 15-latka w krwawy strzep. I po co? Żebyśmy wszyscy się bali? Żebyśmy nigdy nie zapomnieli? A jednak ludzie rzucali kości na stół. Opowiadaliśmy sobie, jak w 56. rodzina nomadów tak po prostu przekroczyła granicę, popędzając wielkie stado owiec i schyliła się w Grecji, bo strażnikom mi przyszło do głowy, że nawet pewni pasterze mają tyle rozumu, by uciec. To chyba nie jest takie trudne, zastanawialiśmy się między sobą.
Byliśmy jak niespokojne zwierzęta, które za żywą cenę chcą wydostać się z klatki. Czy zwierzę, które pragnie się oswobodzić, jest takie odważne, czy takie głupie? Czy zwierzę, które żyjąc w klatce zostanie włożone do jeszcze mniejszej klatki, pomyśli przez chwilę o płciowym życie? Teraz myślę, że zwierzęta w klatkach miały więcej szczęścia niż my, bo kierował mi instynkt, nie świadomość. Czterech nas było. Wydawało mi się fajnych chłopaków, a okazało się, że było nas trzech i szpieg. Doniósł na nas kolega, który wcześniej stracił pracę jako nauczyciel i teraz potrzebował pogłosić się władzy, żeby odzyskać pozycję i znaleźć zajęcie. Nie znaliśmy go dobrze, ale szybko zaakceptowaliśmy go jako przyjaciela, bo byliśmy dumni i ufni, a on potrafił śmiać się najgłośniej z nas. Żeby dostać kiwęce, połamał nas jak zapałki, a teraz już nie żyje. Nie żyją moi przyjaciele, nie żyje Anastas Judasz. Jego wina poszła z nim do grobu. System załamotał do drzwi, gdy miałam 16 lat. Byłam tylko głupim, naiwnym dzieckiem, które ośmieliło się mieć marzenie, by uciec i powiedziało je na głos. Powinien był iść do szkoły, a poszedłem do więzienia, do najgorszej szkoły życia. Nazwali mnie wrogiem politycznym, a ja nie rozumiałam w ogóle, że w Albanii jest komunizm, że propaganda rzeźbi w głowa przeżyjemy w potrzasku. Dopiero w więzieniu w betonowej celi zobaczyłam Albanię jako wielką klatkę. Byłam w tej klatce sam. W najczerniejszych godzinach ludzi wokół trzymała przy życiu myśl o rodzinie, a ja przez 5 lat więzienia nie dostałam ani listu, ani paczki, ani jednego dobrego słowa. Miałam 21 lat, gdy wyszedłem na wolność, ale z łatką wroga ludu byłem przetrącony. Wcześniej byłem robotnikiem bez perspektyw, teraz byłem więźniem bez domu i pracy. Z pierwszej roboty wrzucili mnie po tygodniu, zdrajcy narodu. Potem nikt nie chciał mnie zatrudnić, chociaż chodziłem od fabryki do fabryki, gdzie mogłem prosić o pomoc. Byłem jak pies, każdy mógł mnie kopnąć. Kiedy człowiek jest młody, to nie potrafi zgiąć kręgosłupa. Wydaje mu się, że uniesie na pracę w każdy ciężar. Zakochałem się i ożeniłem, ale kiedy żona wyszła w ciąży, zrozumiałem, jak straszne życie nas czeka. Każdego dnia musiałem walczyć z systemem, by przynieść jedzenie do domu. Nawet na wolności byłam jak zwierzę zamknięte w klatce. Wszędzie przezroczyste ściany, o które rozbijasz się do chwili. Wracałem myśli o ucieczce ostatnim na rynku. Nawet śmierć na granicy jej przerażała. Czym by się różniła od tej codziennej śmierci za życia? Byłem młodym człowiekiem, a czułem się stary i martwy. Nie uciekałem, by zrealizować wielkie marzenia, nie ścigałem jej na cudowne plany. Ja uciekałem przed nędzą życia, przed brakiem nadziei, przed upodleniem. Uciekałem, bo gnała mnie nadzieja, że po drugiej stronie czeka nas zawsze życie, że nie będę musiał rozmawiać szeptem z moją żoną, że nie będę musiał mojemu dziecku kłamać, że nie będziemy musieli zastanawiać się, skąd wziąć jedzenie, że ludzie będą traktowali mnie jak człowieka, nie jak wszech, która próbowała napić się krwi z ciała systemu. Kiedy moja żona była w 6 miesiącu ciąży, przekonała mnie wreszcie, byśmy uciekli. Czas nas ścigał, rozłóż brzuch pod jej sukienką i nastały nasze kłopoty. Mówiłem, nie mamy nic do stracenia, chociaż mieliśmy do stracenia życie. Ale uciekalibyśmy jako rodzina, my dwoje, nie zostawilibyśmy za sobą cierpienia, jak ci, których rodziny były internowane, bo ktoś odważył się uciec. Ja nie miałam już rodziny, ona wahała się, bo myślała o swoich rodzicach. W końcu się zgodziła. Może dlatego, że mnie kochała, a może dlatego, bo nienawidziła Albanii. Może nie miała już żadnej nadziei. Wyszliśmy z domu, jak gdyby nigdy nic. Włożyliśmy do kieszeni tylko trochę chleba. Ja nie duży i chudy, ona cierpliwa i spokojna, dźwigająca kulę brzucha. Szliśmy przed siebie jak każdego innego dnia. W kraju, w którym prawie nie było samochodów, w którym wszyscy walczyli, by dostać się do autobusu. Rower i własne nogi były jedynymi pewnymi środkami transportu. Całe życie gdzieś szedłem. I teraz też szedłem przed siebie na spotkanie z własnym losem. Nie rozmawialiśmy dużo po drodze. Krok po kroku, kilometr po kilometrze zbliżaliśmy się do granicy jak najdalej od wszystkich punktów kontrolnych. Ja skupiona, ona coraz bardziej zmęczona. Nie mówiąc nic, trzymała się za brzuch. Znałam tę okolicę, wiedziałam, gdzie jest najmniej strażników, gdzie płot jest najniższy. Gdy byliśmy już blisko granicy, pognęłam do przodu. Przejść jak najszybciej myślałam. Zostawiłam ją za sobą. Przeszedłem przez płot, obtarłam sobie nogi do krwi, ale nic nie czułem. Pobiegłam przed siebie i rzuciłam się w trawę. Ogłuszyła mnie radość.
Jeszcze tylko chwila, zaraz przyjdzie ona i będziemy wolni. Zaczynamy wszystko od nowa. Patrzyłam w niebo i przez chwilę nie myślałam. Po raz pierwszy od dawna pozwoliłam sobie nie myśleć. Byłam wolny. Tak mi się wydawało. Słońce schodziło coraz niżej, a ja ukryty w teatrze czekałam. Myślałam o niej, że pod sercem nosi nasze dziecko, że jest jedynym człowiekiem, jakiego kocham. Minęłam już godzinę, a mnie ciągle nie było. Co się stało? Patrzyłam przed siebie na wzgórza w ogólnie, które otaczały mnie ciasno, zabierały perspektywę. Co mam robić? Wrócić po mną, czy iść dalej przed siebie do wolności, do lepszego życia? Wtedy, w tamtej chwili, zdecydowałam. Na szali po jednej stronie postawiłam moje życie, a po drugiej miłość i wybrałam miłość. Nie wiedziałam jeszcze, co ten wybór znaczy. Nie wiedziałam jeszcze, że ona też będzie musiała wybrać. Zawróciłam. Siedziała na kamieniu ze zwieszoną głową, trzymając się za brzuch. Kiedy mnie zobaczyła, kiedy zobaczyła mi twarz, zrozumiałam, ale było za późno. Natychmiast otoczyli mnie strażnicy. Znaleźli ją dużo wcześniej, ale kiedy zobaczyli, że jest w ciąży, domyślili się, że nie szła sama. Nie wiedzieli, czy po nią wrócę, ale czekali. Czekali na mnie, tak jak ona na mnie czekała. Nie wiem, co myślała się to na kamieniu. Czy płakała mnie w myślach, tam wrócił, czy liczyła, że jednak przekroczy granicę. Patrzyłam na nią i jej brzuch. Było mi tak strasznie żal. Wróciłam, powiedziałam, że muszę być jej wierny. Jeśli kochasz, to jesteś wierny. I nie możesz stracić tego, kto cię kocha. Wtedy, kiedy siedziałam na kamieniu, widziałam ją po raz ostatni. Za próbę ucieczki z kraju, czyli za zdradę ojczyzny, skazano mnie na 20 lat, moją żonę tylko na 10, bo była w ciąży. Nie wiem, jak to wszystko wyglądało z jej perspektywy, nie wiem, co myślała. Wiadomości o niej docierały do mnie jak ścinki, że urodziła w więzieniu, że oddała naszego syna do adopcji, że chce rozwodu. Byłam zupełnie sam. Gdzieś tam, daleko w sierocińcu, był mój syn, dla którego zarezerwowałam wszystko i on też był sam. Podpisałam papiery rozwodowe. Skoro taka była jej wola. Potem dowiedziałam się, że to wszystko nam przerosło i zaraz po rozwodzie trafiła do szpitala psychiatrycznego w Wyborze. Nasza rozbita albańska rodzina. Ja w więzieniu, syn w sierocińcu, ona w psychiatryku. Trzy losy, jak trzy złamane zapałki. Strategiczne. Czy Państwo zaczną? Czy ja mam dręczyć autorka na początek? To ja zacznę na wypadku, dobrze? Bo rozczytaliśmy się dzisiaj. Ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Kiedy czytałem te teksty, miałem to szczęście, że dostałem je troszeczkę wcześniej. Kiedy słucham ich teraz, rozmawiałem z panią Małgorzatą tuż przed spotkaniem i mam takie wrażenie, że odkrywa pani bardzo pięknym językiem, gdzieś mi tak bardzo ładnie powieści Myśliwskiego dzwoną, bo to jest ten typ opowiadania tego monologu wewnętrznego, czekającego, stwarzającego cały świat. Powiem pani historię, którą ja świetnie znam. W tym sensie, jeżeli państwo z panu, nie wiem, 300 mil do nieba, kompleks polski, możemy tak wyliczać, podejrzewam bez końca. I moje pierwsze pytanie związane z tym, że oczywiście mówimy o zupełnie innym świecie. Mówimy o świecie zamkniętym doszczętnie, właściwie o obozie koncentracyjnym, bo tak na dobrą sprawę należałoby powiedzieć. Pani Małgorzata poda państwu dane, ilu Albańczyków tak naprawdę straciło życie w czasach reżimu Envera Hoxhy i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, co była jedna rzecz. Może to jest paradoks, ale nie wiem, czy państwo to widzą, że Polacy dziś całkiem świadomie, całkiem dobrowolnie zaczynają rezygnować z tego, z czego wychodzą bohaterowie pani Piotr. To znaczy, my nie chcemy już być kraju bez granic. My nie chcemy tej wolności, o której śniadają bohaterowie. Co się dzieje? Dlaczego pani o nas nie pisze w związku z tym? Bo ja nie mam dystansu do Polski. Interesuje mnie tylko mieszkam od 3 lat za granicą i ja już włącza mi się takie myślenie, jak jestem za granicą, o Tatiana, o Jagoda, o Malina, o tym, że łąki polskie takie pełne, piękne, z czerwonymi makami,
Zaczynam myśleć, jak ci Polacy na emigracji, gdzie po prostu te takie symbole polskości czy schematy polskości podbite wydają się jeszcze bardziej piękne i przejmujące niż teraz, kiedy jestem w kraju. To znaczy, wydaje mi się, dlaczego ja w ogóle postanowiłam, jakby w toku pracy nad książką o Albanii, napisać książkę tylko o albańskim komunizmie? Po pierwsze, dlatego, że uważam, że to są bardzo, że kontekst albański jest szczególny. Wcześniej napisałam książkę o Rumunii, przekonana, że komunizm rumuński był strasznie porównywalny z Polski. To oczywiście jest prawda, ale w Albanii wystąpiły zjawiska, których nie było nigdzie indziej w Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim to, że kraj był zamknięty, doszczętny, jakby ludzie nie mieli paszportów i mogli wyjechać bez zgody. To, że w regionach przygranicznych, to w okolicy powiedzmy 50 km od granic istniał system wewnętrznych paszportów i nie można było jeździć nawet między miastami bez stempla w paszporcie. To, że jeżeli ktoś popełnił, to, że można było dostać 10 lat więzienia za powiedzenie, że pomidory są obite w sklepie albo że chleb jest nieświeży. Rozmawiałam z człowiekiem, który dostał 7 lat więzienia za to, że powiedział, że grecka metaksa jest lepsza niż albański konjak. To brzmi śmiesznie, ale to po prostu to było tak zwane za agitację i propagandę. I rzeczywiście władzy udało się Albańczyków odizolować w sposób tak całkowity, że bohater jakby tego tekstu, który Państwu przeczytałam, on rzeczywiście nie wiedział, co to jest puszka Coca-Coli. W momencie, kiedy puszka Coca-Coli wydaje się takim uniwersalnym symbolem, że na całym świecie znanym wszystkim. Jakby symbol globalizacji i konsumpcji. On naprawdę tego nie wiedział. Albańczycy w ogóle nie znali zachodniej muzyki, nie znali Beatlesów, mieli ograniczony dostęp do literatury światowej. To znaczy znali doskonale klasykę grecką na przykład. Znali świetnie Tolstoja, ale Dostojewskiego już nie, bo Dostojewski był za bardzo wygodny. Znali świetnie Czechowa, ale nie niczego. Nie mieli pojęcia o francuskim egzystencjalizmie, chociaż świetnie znali dzieła Marxa i Engelsa. No i przede wszystkim to, co mi samej wydało się najbardziej wstrząsające. Ktoś mi powiedział, że nawet nie najgorsze była ta izolacja, tylko to, że w żaden sposób nie można było decydować o swoim losie. Że nie było wolności wyboru. Że to partia decydowała, czy ktoś pójdzie na studia, czy nie. A studia były jedyną drogą awansu społecznego. Więc jeżeli ktoś miał złą biografię, czyli w przeszłości ktoś z jego rodziny był pracował w administracji ZOMU, czy był związany właśnie z poprzednim królem Albanii, z poprzednim jakby reżimem, czy ktokolwiek z rodziny, kto miał coś wspólnego z poprzednim systemem, miał złą biografię, czyli nie miał prawa do studiów. A studia to było coś, co sprawiało, że można było na przykład mieć telewizor i lodówkę. Bo z reguły można było mieć albo telewizor, albo lodówkę. I nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, dostawał prawo do studiowania, to i tak nie mógł pójść na studia, które chciał. Więc jeżeli ktoś marzył o architekturze, ale państwo uznało, że potrzeba lekarzy, to musiał iść na studia lekarskie. A jeżeli ktoś, tak jak wielu moich znajomych o tym wspominało, na przykład mój kolega zawsze chciał być pisarzem, ale władza posłała go na filologię polską i nauczył się polskiego i teraz pracuje w filologii polskiego. I ja na to zwróciłam uwagę bardzo szybko, jak przyjechałam do Albanii, bo znałam sobie sprawę, że jak pytam moich znajomych o ich rodziców, i o zawody, jakie wykonują, to oni bardzo często mówili, no moja mama jest biologiem, ale zawsze chciała być prawnikiem. Albo moja mama jest architektem, ale zawsze marzyła o tym, żeby być chirurgiem. I to było dla mnie takie ciekawe, że nawet ci ludzie z mojej generacji, którzy mają teraz po 30 lat, mają świadomość tego, że rodziców odarto z marzeń. Czyli to znaczy, że ci rodzice musieli o tym często mówić.
Jeżeli taka 30-letnia osoba, jakby wspominając o swoim rodzicu, wspomina o tym niespełnionym marzeniu, to znaczy, że to jest bardzo ważne. Także to mi się chyba, to wydaje mi się chyba takie najtrudniejsze w tym systemie, że rzeczywiście ludzie mieli bardzo ograniczoną możliwość wyboru i bardzo często ten los po prostu spadał mu na plecy jak taki czarny ptak. Wystarczyło, że brat powiedział gdzieś, że myśli o ucieczce albo zaczął narzekać na system i już cała rodzina mogła zostać internowana. A jeżeli rodzina była internowana, no to oni wtedy zostawali robotnikami i pracowali w kooperatywach jako rolnicy. Albo byli wykorzystywani jako tanie siła robocza. I tracili wszystko, całe swoje poprzednie życie. W związku z tym, co usłyszeliśmy i co pewnie Państwa też interesuje, czy ta zapowiedź, którą usłyszeliśmy, jest zapowiedzią paraboli czy dokumentu, który nas czeka? Bo można i tak odbierać te teksty. Albo, że dokumentują historię, albo, że są, jak to był pewnie paraboli losu człowieka Bogu. To znaczy, wydaje mi się, że dobry reporter to musi być połączenie jednego i drugiego. Na pewno ta książka Albania różni się tym od książki rumuńskiej, że ja przeczytałam dużo, dużo więcej do tej książki albańskiej. Rumuńska była jednak taka, no bardziej opierałam się na tym, co ja myślę, co mi się wydaje, co zauważyłam, jak odczułam Rumunię. Natomiast jeśli chodzi o Albanię, postanowiłam, że maksymalnie zajdę na drugi plan, że w ogóle jako, no, jakby, ja nie jestem ważna w tej historii, zupełnie. Ja nie widziałam tego, nie żyłam w tamtych czasach. Mogę tylko rozmawiać z ludźmi i postarać się jak najlepiej ich zrozumieć. I w jakiś sposób jakby poskładać z nimi tę historię ich życia i nad, jakby za pomocą historii ich życia opowiedzieć historię Albanii. I to jest trudna praca, dużo trudniejsza niż w przypadku Rumunii, bo wiele osób mówi mi o tych rzeczach po raz pierwszy. I dla mnie to też jest taka nieprzepracowana trauma. Bardzo często no, to są takie emocjonalne spotkania, także nam puszczają nerwy po obu stronach i moim rozmówcom. Przestanie, naprawdę ostatnie pytanie. Buduje Pani trzy plany tak naprawdę, zwłaszcza w tym pierwszym opowiadaniu, to świetnie widać, Państwo też pewnie to zauważyli. To jest plan władzy, która ma swój język i swoje zachowanie. Czasami bardzo groteskowa, czasami straszne. Jest plan bohaterów, którzy wędrują do tych urn wyborczych w takim rzeczywiście, nazwijmy to w cudzysłowie, korowodzie świątecznym. Jest plan, w którym realizuje swoją biografię ów pasterz, który znika w lesie. O ile możemy zrozumieć jakby rację pasterza i pani udział, że tak powiem, w budowaniu tej postaci i plan tych ofiar systemu, które głosują, intryguje mnie, jak Pani odbudowuje ten plan władzy. Bardzo dużo czytam gazet komunistycznych z Albanii z lat 50., 60. Staram się maksymalnie jakoś tak zacząć myśleć tym językiem. Dotarłam do bardzo wielu zdjęć i po prostu proszę sobie wyobrazić, że mamy do czynienia z krajem, w którym zupełnie nie ma reklamu, nie ma czego reklamować, bo po prostu nie ma niczego w sklepach, ale wszędzie są slogany, które zastępują reklamy. Te slogany były absolutnie wszędzie, nawet w postaci kamieni ułożonych na wzgórze. Czyli to przede wszystkim dokument, ten język, on jest tak mocny i tak straszny. To jest taka osobna rzeczywistość, jakby stworzona w tym języku i są takie rozdziały, w których staram się maksymalnie ten język naśladować, żeby pokazać jego fałsz, żeby pokazać, że on jest też w ogóle brany przeciwko ludziom, że to jest język, język propagandy, ale język, jednocześnie język groźby. Tam jest cały czas mowa o tym, że władza, jakby to, żeby to dobrze że komunizm jakby zdobył swoją władzę przelaną krwią i że w razie czego ta krew zawsze może polać się znowu. Czy byłoby szokujące, gdybym zapytał w ten sposób, czy smakiem wolności jest wiedza o własnym lęku?
Tak można odnieść wrażenie, kiedy słuchamy tego trzeciego, najdłuższego, prawda? Czy ten bohater doskonale wie, ile kosztuje wolność, a ile zapłaci za strach? Ja w ogóle nie jestem w stanie myśleć jakoś tak afirmatywnie o tym lęku, którego doświadczyli ludzie. Bo ten mężczyzna, z którym rozmawiałam, on był osobą absolutnie złamaną. To jest człowiek 70-letni, siedział naprzeciwko mnie i ta rozmowa z nim była bardzo trudna. Także kiedy mówimy o smaku wolności, to ma w sobie jakąś taką dumę czy godność. Ja wielokrotnie, jak wyprowadząc ten wywiad, próbowałam mu przekazać, że on zrobił coś nadzwyczajnego, że próbował uciec dwukrotnie, że raz poszedł do więzienia, a potem wyszedł z tego więzienia i próbował uciec znowu, że w tym akcie jakby szukania wolności jest jakaś niezwykła godność i odwaga. A on absolutnie w ten sposób tego nie odbierał. On od początku do końca miał świadomość tego, że jego życie zostało złamane, że stracił wszystko, że tam, ja Państwu nie doczytałam tego rozdziału do końca, ale on wspomina o tym, jak po 20 latach wychodzi z więzienia i jak wreszcie spotyka swojego syna po 20 latach. I to jest rok 82, oni się spotykają na przystanku autobusowym w Chilocastrze. I znaczy spotykają, oni się nie spotykają, ponieważ się tak bardzo boją, że nie są w stanie podejść do obcych osób, przecież nie wiedzą, jak wyglądają. Syn nie wie, jak wygląda ojciec, ojciec nie wie, jak wygląda syn. A na przystanku jest wiele osób i oni się po prostu boją podejść i zapytać jakby tych ludzi dookoła, czy ty jesteś moim ojcem, czy ty jesteś moim synem. I spotykają się dopiero tydzień później, już w takim bardzo konkretnym, umówionym miejscu. Też pokazuje ogrom tego strachu. Także wydaje mi się, że jakby, że ja cały czas próbuję budować tę książkę, szukając odpowiedzi, czy to cierpienie ludziom cokolwiek dało, czy można myśleć afirmatywnie o tym cierpieniu i o tym strachu. I wydaje mi się, że ci ludzie, którzy jakoś tam pozbierali się do kupy po 91, im łatwiej jest widzieć coś dobrego w tym cierpieniu. Czy na przykład potrafią widzieć coś pięknego w tych 20 latach spędzonych w więzieniu. Potrafią opowiadać o więzieniu jako o miejscu, które ich ukształtowało, bo na przykład byli w więzieniu, gdzie byli sami więźniowie polityczni, świetnie wykształceni. I to była jedyna przestrzeń wolności. Już akurat nie można było, jakby z więzienia można było ewentualnie wrócić tylko do izolatu. Czyli już nie mogło być gorzej, czyli oni w tym więzieniu byli wolni, bo mogli ze sobą rozmawiać. No niezwykły świat. Bardzo proszę, kto z Państwa zechce? Jeżeli można, bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania z Albanią, bo o Albanii się ostatnio nic nie mówi. Jaka jest dzisiejsza Albania? Ja mam na myśli nie tylko Tirana, ale Tunes, Szkodrę. Czy w tych miasteczkach też się tak dużo dzieje? I do czego zmierzam, że w latach 70. jeszcze miałem często okazję w naszej wrocławskiej bibliotece czytać rosyjskojęzyczne wydania z tych właśnie miesięczników albańskich, więc był to okres interwencja w radzieckim Afganistanie i taki rysunek, ślady tarpok sowieckich imperialistów w Afganistanie. To tak po rosyjsku to fajnie grzmiało, te czołgi jechały i swastyki się za nim pojawiały. I oczywiście poczta przez Skain, rzec z Krotką, Wielki Wódz, śmiałem się do skutku, bo był wtedy Arian z Albanii, z Chinami, to byli, że później Chińczycy się zdenerwowali, bo właśnie może poszło o Szkodrę, czy jakieś inne przygraniczne miasto, chcieli zbudować port i gospodarczo się zwiąże, także, żeby już nie przewlekał dłużej, jaka jest ta Tirana, to wiem, że są setki tysięcy bunkrów, skromów, gremola milowe już, są zlikwidowane, zasieki. Bunkrów już nie ma, to znaczy bunkry zostały
zmontowane, ponieważ ze złą jakby wartość takiego punka, jakby wówczas to było jedno mieszkanie, natomiast po 91 to było około 200 euro jakby tego złomu i tej stali, która posłużyła do konstrukcji bunkrów, czyli ludzie po prostu jakby żyli z zmontowywania tych bunkrów i zostało już bardzo niewiele w tym momencie. One zniknęły, odkąd ja jakby przyjechałam w 2013, no to po prostu teraz już w tym momencie znajomi, którzy przyjeżdżają, są zawiedzeni, że nie ma bunkrów. Jeszcze można na terenach przygranicznych je znaleźć. Ja mam... Albania jest takim paradoksem, bo mając na uwadze jakby to, jak ekstremalny był komunizm i jak trudne były lata 90, bez wątpienia ten okres ostatnich lat, no nie licząc powiedzmy końcówki lat 90, kiedy to był czas takiego bardzo dużego wzrostu gospodarczego i po 98, no 97 powiedzmy Albania jakoś tak jakby weszła z impetem po tym kryzysie związanym z wojną domową, tak zwaną wojną domową. Te ostatnie lata to są lata, kiedy rzeczywiście coś się zmienia, to znaczy Albania pięknieje i Edi Rama buduje taką jakby to jest taki pierwszy moment, kiedy w tym kraju jest na tyle dobrze, że Albańczycy mogą sobie zacząć zadawać pytania o przeszłość, o komunizm, o tożsamość, o to, co to znaczy być Albańczykiem. Pojawia się taki łagodny, wydaje mi się, na to bałkański nacjonalizm albański, ale z drugiej strony mówimy też o czasach, jakby o czasie, kiedy w całym kraju jest bardzo dużo pomajkowanym, bardzo dużo. I ci ludzie, którzy nie mają pracy, po prostu pracują na tych marihuany. I partia opozycyjna, partia demokratyczna mówi o kanabizacji kraju, że to jest taki właśnie wielki problem, że policja i politycy czerpią zyski z handlu marihuaną, a tymczasem bardzo wiele osób niezamożnych, po prostu dla nich to jest jedyne źródło dochodu. Jest w tym jakiś paradoks, tak mi się wydaje, bo były wybory dosłownie tydzień temu i po raz pierwszy partia socjalistyczna wygrała się, jakby ma 74 mandaty na 140 parlamentarzystów, czyli rządzi większościowo, a partia demokratyczna poniosła dotkliwą klęskę, taką historyczną klęskę i wszyscy się zastanawiają, jakby z czego to wynika, że ta partia demokratyczna, która zawsze była kojarzona właśnie no, z obaleniem komunizmu, z takim no, mocnym nacjonalizmem, że tym razem poniosła taką dotkliwą klęskę. I wydaje mi się, że przyczyny są różne, ale główną jest to, że Edi Rama i partia socjaldemokratyczna bardzo dobrze, socjalistyczna, przepraszam, bardzo dobrze budują taką, no ja to nazwę propagandą, no ale budują taki obraz Albanii, która trochę wstaje z kolan, przepraszam, że używam takiego języka, ale że wreszcie Albańczycy mogą być dumni z tego, że trochę okrzepło wokół, że ta rzeczywistość wokół nich trochę okrzepła. Niestety nie zmienia to faktu, że wciąż bardzo wielu Albańczyków emigruje i na przykład, że powtarzają się te fale eksodusów albańskich, że po 91, 97 teraz pojawia się taka fala emigracji intelektualistów, którzy stracili nadzieję, że na większą skalę coś się w Albanii może zmienić. Na przykład jeśli chodzi o Niemcy, to Albańczycy są drugą grupą narodowościową, składającą wnioski o azyl po Syryjczykach oczywiście. Bodajże w zeszłym roku to było 53 tysiące wniosków, to są bardzo duże liczby, to jest problem. To pokazuje, że niestety Albańczycy nie widzą się w kraju, nawet jeżeli ten kraj jakby realnie staje się piękniejszy, nawet jeżeli rzeczywiście zaczyna się rozwijać turystyka jako gałąź gospodarki, to jednak ze względu na problemy ze zdobyciem pracy Albańczycy decydują się wyemigrować. A te problemy ze zdobyciem pracy, no, ja mogę zacytować fragment, znaczy taką rozmowę, którą miałam z kolegą z Czechokasty, zapytałam go, no jak ty siebie widzisz dalej tutaj, a on mówi, no albo wstąpię do partii, albo wyjadę za granicę. Bo wstąpić do partii to jest gwarancja tego, że można dostać pracę.
I o tym rozmawiałam ostatnio z takim intelektualistą albańskim, niezwanym Digo, który mówi, że najbardziej boli go to, że młodzi Albańczycy masowo zapisują się do partii nie z powodów ideologicznych, bo chcą zmienić Albanię, tylko dlatego, że niestety jest to najłatwiejszy sposób, żeby znaleźć pracę. Brzmi znajomo. Czy ktoś z Państwa? Bardzo proszę. A do jakiej partii się zapisują? No najłatwiej znaleźć pracę, jak się zapisze do LSI. Jakiej? Tej trzeciej partii i Iranaty, który teraz został prezydentem Albanii. Oni mają jakby taki system lojalnościowy. To znaczy za jakby największe jest prawdopodobieństwo. Jeżeli oni mają jakby swoje ministerstwa, to tam obstawiają swoimi ludźmi od dołu do góry. Tacy są najbardziej... No, sprawnie zorganizowani. Tak, są, no mówi się o militantach. No po emigracji to... Własnym kierunkiem były Włochy, jako że najbliżej język dzięki telewizji i radio opanowali, ale na przykład na plażach Brindisi czy Bali, czy działy się okropne sceny, Włosi ich zawracali z powrotem, tak jak dzisiaj Europa lekkomyślnie przyjęła 1 000 000 uchodźców islamskich i innych. Do czego zmierzam, że ta pana już chyba wydawało mi się, że minęła, ale to było przykre, jak się przeglądało zachodnią klasę, zwłaszcza niemieckojęzyczną. Był modny temat o Albańczykach. Te młode mamy z niemowlętami w wodzie, brodzą, wysiadają ze statków. No i jakoś wydawało mi się, przynajmniej do dzisiaj już w błędzie, że już sytuacja nie tak unormalizowała Albanię. Jakieś pytanie? Tak właśnie, czy oni, bo Grecja jest u nich mniejszym zainteresowaniem, chociaż mają pod ręką Grecję. No ale Grecja jest krajem od 2008 pogrążonym w kryzysie ekonomicznym. I ale Włochy właśnie, to był Włochy też się nie mają wcale tak dobrze. Te wszystkie kraje, które były naturalnym kierunkiem emigracji ekonomicznej. Przepraszam, można spotkać Albańczyków na świecie. Niemcy i Szwajcarii. Diaspory. No Stany Zjednoczone. Ale największa emigracja w tym momencie zarobkowa jest do Niemiec i do Szwajcarii. Ja mam pytanie takiego. Mówiąc o Albanii, to jednak tutaj z naszej polskiej perspektywy mówimy stereotypami. No wiadomo, komunizm, Enver Hoxha, obóz koncentracyjny zrobił cały kraj. Z drugiej strony to, o czym Pan wspominał, te bunkry, których ja byłem 5 lat temu, nie widziałem już. W górach były trochę, ale... I gangi, to jest następny taki stereotyp o Albanii. Jest to najbardziej, jedyny w zasadzie kraj w Europie islamski. Na ulicach, szczerze mówiąc, nie widać tego, bo dziewczyny chodzą ubrane tak jak Europejki, same w kawiarniach, kilka kobiet, to nie było niczym dziwnym. Znaczy było to dla mnie dziwne, bo się spodziewałem zupełnie czego innego. Gdyby Pani się do tych stereotypów może odniosła. No tak, to jest bardzo ważna rzecz, ten, tolerancja religijna albańska. To znaczy, tam w momencie, kiedy kształtowały się te wszystkie nacjonalizmy bałkańskie, po pierwsze nacjonalizm albański się ukształtował dużo później. I on się opierał na mycie właśnie tolerancji religijnej, żeby łatwiej było zunifikować kraj, ponieważ tam wtedy już były jakby cztery powiedzmy różne religie, czyli katolicyzm, prawosławie, islam i sekta bektaszycka. Czyli żeby jakby te procesy takie unifikacyjne ułatwić, pojawiła się taka narracja, która jest bardzo silna do dziś, ja często to słyszę, czyli religią Albańczyków jest albańskość, czyli w ogóle nie patrzymy na podziały religijne, nie patrzymy na to, jakiej jest narodowości, tylko jakby przede wszystkim Albania. To jakby dlaczego? No po prostu, ponieważ dookoła Serbowie są utożsamiani z prawosławiem, Grecy to samo. Chorwacji katolicyzm. Natomiast Albańczycy byli mieszanką, więc żeby ten nacjonalizm albański był silniejszy, no to trzeba było postawić na... Czy zaś to nie chodzi o nacjonalizm, tylko o patriotyzm? To jest duża różnica. Nacjonalizm ma ujemny.
wydźwięka u nich, chyba jest to po prostu patriotyzm. Ja mówię teraz zdecydowanie w kontekście, jakby mówię, używając tej terminologii XIX-wiecznej chociażby, kiedy kształtuje się nacjonalizm w ogóle w całej Europie i nacjonalizm w jakiś sposób łączy się z tożsamością Europy, jakby o to mi chodzi. Tak, tak, tak. No, tutaj będę się upierała, ponieważ mówię jakby o pojęciach historycznych, także... Dla kogoś może to być patriotyzm, ale ja tutaj akurat będę jakby myślała w kategoriach naukowych. No tak, także tak to wygląda i absolutnie jak mówimy o imigracji na przykład do państwa islamskiego, no to w zeszłym roku to było raptem 100 osób. Nie, przepraszam, do tej pory w ogóle. Podczas gdy w Kosowie to było 300 osób. I właśnie to jest też specyfika, jakby czym się różni Albania od Kosowa. Jednak w Kosowie ten islam jest dużo mocniejszy, dużo bardziej widoczny, właśnie dlatego, że on służy odróżnieniu od Serbów, którzy są prawosławni. Natomiast Albańczycy jakby nie mają tego takiego jakby zagrożenia. Nie potrzebują religii, żeby zaznaczyć swoją odrębność. A te przestępczość zorganizowana? Jak to wygląda? To znaczy tak, to jest bardzo, ja mówię ze swojego doświadczenia, to jest bardzo bezpieczny kraj, jeśli chodzi o mnie, moje doświadczenia. To znaczy, jeżeli jest się zwykłym obywatelem, to nie ma kradzieży, jest jakiś taki rodzaj życzliwości, ludzie sobie pomagają nawzajem. Bez wątpienia. Natomiast w 2013, ponieważ w Albanii jest taki system, że lider partii sam ustala jakby listę wyborczą i wyborcy głosują na partię. Jakby nawet nie na konkretne osoby, tylko na partię. Więc w 2013 Edi Rama jakby po raz pierwszy otwarcie umieścił na swoich listach wyborczych ludzi z prawomocnymi wyrokami, którzy byli skazani we Włoszech na przykład za handel żywym torowanym. W ten sposób wprowadził do parlamentu jako po raz pierwszy kryminalistów. W tym roku zdobył poparcie na haśle dekryminalizacja parlamentu. Czyli jakby sprzątanie tego bałaganu, który sam Albańczykom zafundował. Także oczywiście no, jakby to nie jest przypadek, że w tym kraju w tak krótkim czasie rozsiało się pola kanabisu. Wcześniej to było tylko w lazarecie, który był kontrolowany przez Partię Demokratyczną, a teraz w tym momencie najwięcej kanabisu jest wokół Tepelany, która jest bastionem Partii Socjalistycznej. To też nie jest przypadek. Także... Łaskawa Pani, a co się dzieje, czy Pani coś gadała z tym przesympatycznym wspólnikiem Panem, który archaiczną polszczyzną nadawał audycję dla Polaków z Tirany? Taka była sytuacja, że na przykład zabrali Tarini tranzystorami Bułgarię, Rumunię i rodacy się łapali na 5 dolarów, czy ileś ta noga, a tam tylko można było Tirany po polsku złapać. Czy one już... To jest taki tak, Kazimierz Mijał, tak. No, on już nie żyje oczywiście. W jego willi, mieszkał w pięknej willi w Tiranie i teraz jest tam bardzo elegancki klub nocny, co też pokazuje zmiany. Ale Tirana też w nocy dało się słuchać. Może nie przypadek. Ja mam pytanie, czy Państwo pozwolą o tytuł tego tomu, co chciałabym Pani wytłumaczyć. Błoto słodsze niż miód. To jest fragment z poezji bardzo znanego poety albańskiego. Ja nie znam tylko tego wiersza, ale jest taka piękna fraza. Cóż to za kraj, w którym błoto jest słodsze? Czy znasz ten kraj, w którym błoto jest słodsze niż miód? I to jest fraza z Antona Czerwiego. Natomiast, i to było napisane bodajże albo pod koniec XIX wieku, albo na początku XX wieku. A ja potem znalazłam inny wiersz. Mogę Państwu zacytować szybko ten wiersz, ponieważ tamta fraza powtarza się znowu. Przepraszam, zaczynałam przerwę. Chciałem się poskarżyć, ale w tym roku nie ma kolumny, jak Państwo zauważyli. Dokładnie, że też tak? Wyrażamy to... Ten żal. Tak. To cieszę się, że też przewidziałam, że... Jestem krótki, spytali do organizatorów. Tak, cieszę się, że wyrażone zostało.
przykład fajne czy kadełka. Natomiast drugi wiersz, który też wydaje mi się wymowny, to jest fragment. Kocham Cię, błotnista albańska ziemio, czarowna, słodka jak miód, gorzka jak piołun. Kocham Cię, żarliwie, straceńczo, tak jak wilk kocha las, tak jak fala kocha falę, tak jak błoto kocha błoto. I ta fraza, błoto słodsze niż miód, chodziła za mną od samego początku, jak zaczynałam pracę nad tą książką. A potem zdumiało mnie, jak często ludzie, rozmawiając ze mną, odnoszą się do błota i do miodu. To znaczy, jakoś w tych symbolach albańskich oni często mówią, że w czasie komunizmu świat odlepiało błoto. Albo że właśnie ze względu na brak tej infrastruktury to błoto było takie namacalne. Ono było jakby wokół, a jednocześnie było w jakiś sposób metaforą życia. A z drugiej strony, jak oni mówili o tym błocie i ja siedziałam u nich w mieszkaniach, to oni bardzo często częstowali mi miodem. I podawali mi miód na spodeczku, no po prostu akurat co tam mieli w domu. I pamiętam, miałam taki wywiad, że jakby powtarzała się ta fraza o tym błocie, a to była bardzo trudna historia dla mnie. Ja ją przeżywałam, jak słuchałam właśnie mojego rozmówcy i on, chcąc mi to osłodzić, cały czas mówił, no jedz ten miód. I potem jakby po tej rozmowie już zdecydowałam, że ta książka po prostu musi się tak nazywać. Napisała Pani w swoim debiucie, właściwie jednym bohaterem Pani debiutu prozatorskiego, powiada w tym filmie. Prawda jest tylko jedna. Czy po latach powtórzyłby to opinię? Absolutnie, w ogóle nie, bo to, z czym ja się mierzę, bo pisząc tę książkę, przecież ja rozmawiam oczywiście z internowanymi, z ludźmi, którzy byli więzieni, którzy stracili rodziny i tak dalej. Natomiast bardzo często rozmawiam też z ludźmi, którzy płaczą na moich oczach, opowiadając o dniu śmierci Envera Hoxhy, że to była taka tragedia dla narodu. I jak w jaki sposób mam konfrontować prawdę jednego człowieka, który mówi mi, że nie miał butów jako dziecko i że marzył o butach, że po prostu chodził na bosakach do szkoły, ze słowami człowieka, który pracował w fabryce obuwia i twierdził, że nie było takiej sytuacji, żeby ktokolwiek nie miał butów w Albanii. Że nawet ludzie ze złą biografią mieli buty. I kto? Gdzie jest prawda? A prawda pisarza? Gdzie ona tu się jest? No ja... Czy ma Pani sympatię? Może tak? Oczywiście. Gdybym nie miała tej sympatii, to bym nie mieszkała tam 3 lata. I pewnie jakby inaczej bym pisała tę książkę. Jednak piszę tę książkę bardzo powoli. A jakby w pewnym momencie zobaczyłam, że zaczęłam pisać tę książkę z myślą o Polakach, a potem jak już nauczyłam się albańskiego i zaczęłam rozmawiać z ludźmi, to wiedziałam, że to jest książka dla Albańczyków, bo oni mają z jednej strony bardzo dużo książek o tych czasach, ale to są głównie wspomnienia i jakieś takie świadectwa, to są takie bardzo jakby personalna taka literatura osobista, gdzie często jakby brakuje takiej analizy i spojrzenia z zewnątrz, albo z drugiej strony są książki historyczne, ale są tam tylko fakty bez pewnej analizy tych faktów. Więc ja chciałabym zrobić coś takiego, co będzie jakby pomiędzy. Z jednej strony to będą jakby historie osobiste, a z drugiej strony będą tam fakty, jakieś takie realne rzeczy, realne jakby rzeczy, które pomogą zrozumieć i wyobrazić sobie tamten czas. I ja często pytam Albańczyków, jaką książkę mi chcieli? Co oni by chcieli przeczytać? Jakby co jest dla nich ważne? Jak opisać ten komunizm, żeby oni dostali coś, czego jeszcze nie przeczytali? Szyca, no jakieś jeszcze ostatnie pytanie, bo czas nas goni. Ja też mam typy ludowe albańskie. Przepraszam, trochę czuję się skrępowany. Ale jest tam pani codzienna i użyłem herbaczki. Czy są ludowe motywy w książce? Nie. Niestety nie. Przepraszam, ale pan z tyłu. Ja bym chciał wyjść tej tolerancji religijnej, takiej międzynarodowej i mnie interesuje tak, czy matka tak skarbuje, które pochodzą z Albanii, jest obecnie tak na świecie
to jak taki uniwersalny symbol, taka postać, która dzięki zintriguje ten naprawdę cały kraj i wiadomo, to jest często z różnymi znanymi po śmierci, oni starają się dosyć uprzymiotowieni. Czy może tutaj podobna sytuacja się pojawia? Na pewno tak, to znaczy jakby w sferze symbolicznej tak. No bo rzeczywiście jest bardzo dużo pomników Matki Teresy z Kalkuty. Ono trochę funkcjonuje tak jak u nas Jan Paweł II. To znaczy jakby bardzo dużo jest ulic, skwerów, pomników. Są figurki Matki Teresy z Kalkuty sprzedawane jakby w sklepach. Ewidentnie to jest jakby postać ważna. Natomiast wydaje mi się, że Albańczycy traktują religię, i to jest specyfika albańska, o czym ja nie wspomniałam, w taki sposób trochę jak sklep. To znaczy, z każdej z tych czterech religii oni sobie wybierają coś, co im najbardziej pasuje. I normą jest, że wszyscy obchodzą wszystkie święta, ponieważ jakby wszystkie dni świąteczne tych czterech religii są dniami wolnymi od pracy, więc normą jest, że katolicy idą na górę koło Beatu i uczestniczą w tym wielkim pikniku bektaszyckim. Albo no, sama byłam świadkiem, jak przy kościele katolickim mężczyzna żegna się jakby tym ruchem prawosławnym znakiem krzyża. Bardzo często jest tak, że no, wszyscy obchodzą Boże Narodzenie, mimo że jest tylko 10% katolików. Albo jak jest Bajram, no to wszyscy się zapraszają i odwiedzają się w domach i nikogo nie obchodzi, czy ktoś jest katolikiem, czy prawosławnym. Oczywiście to różnie bywa, jakby jeszcze, jak zbieram tę historię z czasów komunistycznych, to pojawia się taki wątek, że ktoś, że na przykład katolik miał problemy, jeżeli chciał się ożenić z muzułmanką. Natomiast teraz w tym momencie ja nie widzę czegoś takiego i na przykład w tym momencie za pieniądze z Arabii Saudyjskiej budowany jest duży meczet w Tiranie, przy czym to jest już jakby taka duża świątynia po tym, jak zbudowano duży kościół katolicki, dużą świątynię prawosławną, czyli to jest jakby, są te teki bektaszyckie, także to jest jakby ta duża świątynia czwartej religii jakby na końcu budowana. I wiele osób mi mówi, że to bardzo niedobrze, że ten budynek jest taki duży. I to mówią nawet muzułmanie, że właśnie siłą Albanii jest to, że nigdy w żaden sposób nie dawali się zmanipulować religii i nie chcieliby, żeby ten jakby radykalny islam kiedykolwiek jakoś mocniej doszedł do głosu. Zresztą władze tutaj działają bardzo tak restrykcyjnie, ponieważ zagłoszenie tych haseł radykalnego islamu grozi więzienie albo deportacja za Albanii. Także jakby są te wszystkie takie komórki radykalne, myślę, na bieżąco inwigilowane. Ostatnia szansa. Czy Tirana jest dużym miastem? Tak, 800, tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe. Muszę o tym wspomnieć, bo to jest bardzo fajne pytanie. Wspomnę tylko, że Tirana w czasach komunistycznych liczyła 250 tysięcy mieszkańców i nie można się było do niej wprowadzić ani wyprowadzić z niej bez zgody władzy. Także migracja do Tirany była bardzo ograniczona. I to był tak naprawdę jakby jeden pierścień, po czym po 91, no wiadomo, była ta wolność osadnictwa, można było w każdej chwili do Tirany się przenieść, wiele osób jakby zajmowało ziemię jakby wokół Tirany, czasem nawet nie mając jakby pozwolenia na budowę domów, zwłaszcza z północy kraju. I w tym momencie w Tiranie jest tak około 800 tysięcy mieszkańców. Serdecznie przekazać pozdrowienia od Karoliny z Bukaresztu, z nadzieją, że będzie pani kojarzyć około płaci. Oczywiście, bardzo mi miło. Super. A ja chciałam się zapytać o młodych Albańczyków dzisiaj i ich aspiracje. Dlatego, że są kraje, które są proeuropejskie, kraje, które są proislamskie, kraje, które są proamerykańskie, bądź prorosyjskie. Do czego aspirują się młodzi Albańczycy i gdzie oni będą się w przyszłości? Partia socjalistyczna jest zdecydowanie partią prozachodnią. Bez dyskusji oni podkreślają to, że jakby wejście do Unii Europejskiej jest jedyną słuszną drogą dla Albanii. Wydaje mi się, że ciągle jest silny mit Stanów Zjednoczonych, ale bardziej w starszym pokoleniu. I coraz częściej widzę, że ci młodzi Albańczycy są trochę pozbawieni
już nie mają takich iluzji jak kiedyś, że przyjdzie Unia Europejska i wszystko pozamiata i wszystko jakby doprowadzi do porządku. Także dlatego, że widzę, że widać w takich krajach tego typu, że ten system jakby ekspercki, jeśli chodzi o Unię Europejską, także podlega korupcji i także jest pełen niedoskonałości. I Albańczycy widzą to na własnych oczach i trochę, zwłaszcza w ostatnich latach, w czasach od 2015, kiedy ten kryzys w samej Unii Europejskiej się pogłębia, to jakby towarzyszy ten, jakby w Albanii i trochę utrata złudzeń, jeśli chodzi o Unię Europejską i taki rodzaj zniecierpliwienia. Ludzie często mi powtarzają, że mają dosyć narracji, że jesteśmy o jeden krok bliżej do tej Unii Europejskiej, bo oni mówią, że są o jeden krok bliżej już od 25 lat i w ogóle nie zbliżają się. Oczywiście ostatnio jakby otwarto oficjalnie jakby te negocjacje akcesyjne, ale no trudno powiedzieć w tym momencie, kiedy wszyscy dobrze wiemy, że Unia Europejska nie jest w stanie sobie poradzić z dobrami wewnątrz, więc otwieranie się na Bałkany to jest rzecz, z którą po prostu w tym momencie Unia Europejska przy całej swojej słabości po prostu sobie nie poradzi. I Albańczycy to wiedzą. Ostatnie pytanie. A czy pani jeszcze do rynku? Tak, w październiku jadę do domu, bardzo się cieszę z tego. Tak, on absolutnie tak myślał. On mało tego, to co on powiedział, to było w ogóle, jakby to o tych butach, to było nic w porównaniu, jak on usprawiedliwiał zbrodnie reżimu. To znaczy on mówił, że na przykład w Albanii nikt nie został zamordowany bez winy, że administracja była tak rozwinięta i słuszna, że nie było mowy o tym, żeby ktoś w ogóle jakby został rozstrzelany czy powieszony, jeżeli nie był winny. Że wszyscy ludzie, na przykład tłumaczył, dlaczego pierwsza pisarka albańska, Muzinę Kokalali, została skazana na 23 lata więzienia. I on mówił tak, proszę pani, przecież ona skończyła studia we Włoszech, była wykształcona, miała szerokie horyzonty. Jak wróciła w 1944 do Albanii, to przecież gdyby ona zaczęła rozmawiać z ludźmi i im tłumaczyć, czym jest demokracja, to przecież ludzie byli słuchani i ona by mnóstwo osób przekonała. Trzeba ją było odizolować. To było oczywiste, że wszyscy ludzie, którzy wrócili z zagranicy do Albanii, musieli zostać zamknięci w obozie internowania. I to był taki... No to są rzeczy, które ja też jakoś tam zbieram i dokumentuję, bo ten człowiek po prostu święcie w to wierzył. Że trzeba było odizolować te wszystkie osoby, które były szkodnikami mogącymi zagrozić trwałości systemu. Jako były szkodnik muszę państwu w pewnym sensie podziękować za ten wieczór, ponieważ czas nas goni nieubłaganie za chwilę następne spotkania. Widzę, że mają państwo egzemplarze książek pani Małgorzaty, więc podejrzewam, że będziecie chcieli jeszcze je podpisać albo wymienić zdanie z autorką, chociaż szczerze zachęcam. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem urody tej prozy, tej literackiej jakby urody prozy, świetnego konstruowania postaci, fantastycznych, takich dramaturgicznych niemalże planów, które się w tym tekstach, które dzisiaj też usłyszeliśmy, dzieją. A znając Bukareszt, sądzę, że państwo będą pewni niejednej niespodzianki formalnej, która zdarzy się także w Albanii, której błoto smakuje, jak? Jest słodszy, czego szczerze sobie życzymy. Dzięki serdecznie za przyjście, zapraszam na następne wieczory. Proszę nękać teraz autorkę, jest do państwa dyspozycji.